Witamy po dłuższej przerwie. Dzisiaj mamy 3 maja, święto. A więc taki odcineczek z opowieści Dragona numer 3. Byliśmy przez ostatnie 2 dni nad morzem, w Sopocie, w Gdańsku, ogólnie całe Trójmiasto. Pozwiedzialiśmy ludzi multum. Pogoda też bardzo fajnie dopisała. No Dragona nie braliśmy ze sobą z przyczyn takich, że no na 2 dni nie opłaca się go ciągnąć na taką drogę, żeby siedział w samochodzie te 7 godzin. Jest to po prostu dla niego za daleko, bardzo się męczy i trzeba minimalizować jego zmęczenie po prostu. Więc byliśmy sami bez Dragona. Dragon był pod opieką swojego wujka, ale był grzeczny. Jak widzicie, pogoda piękna, dopisuje słoneczko. Dzisiaj mamy zamiar wybrać się nad jakieś jeziorko. Przepraszam, Dragon. Mamy zamiar wybrać się nad jakieś jeziorko. Nie wiem, może Dragon będzie sobie chciał skoczyć do wody, popływać. Zobaczymy w ogóle, czy woda jest zdatna do tego, bo on sam nawet czuje, jak jest zimna, to się po prostu nie ruszy, nie wejdzie do niej, więc zobaczymy, jak to będzie. Na pewno jakiś filmik nagramy z plenerką. Dajcie znać w komentarzach, jak tam wasza majóweczka minęła, co robiliście ze swoimi psiakami. Ile kiełbaski z grilla dostały wasze pieski. Jest temat jeszcze jeden, o którym wspominałem jakiś czas temu, na temat szelek i łańcucha z obciążeniem. Myślę, że niebawem pojawi się filmik właśnie z takim gadżetem dla Dragona. Będę chciał go zabierać na takie właśnie spacery z takim obciążeniem. Jeszcze muszę poczytać dokładnie, jak to do końca wygląda i po prostu coś takiego Dragonek będzie miał. Więc no fajne filmiki się szykują. Niebawem również filmik z Dragonem i z innym pieskiem. Jak Dragon się zachowuje z innymi psami. Bo to też jest ważne, byście zobaczyli, szczególnie ci, którzy planują dopiero mieć Fafika. Powiem wam, widziałem przedwczoraj w Gdańsku pana na rynku, który był z 2 psami górskimi, już nie pamiętam, jaka to była nazwa. To takie duże, białe, górskie. No i ten pan sobie, te psy sobie ładnie miały rozłożone taką matę, na macie sobie leżały. Ten pan zbierał po prostu na jedzenie dla tych psów. Większość ludzi myślała, że niby zbiera na jedzenie, tak naprawdę zbiera na alkohol. Ale podeszliśmy do tego pana, zaczęliśmy z nim rozmawiać. Okazało się, że ma 6 takich psiaków. 3 uratował po prostu przed śmiercią od nieodpowiednich właścicieli. Wziął je do domu. No wiadomo, takie psy potrzebują bardzo dużo karmy, bardzo dużo miejsca i przede wszystkim bardzo dużo atencji drugiej osoby. Szczególnie jeszcze psy po przejściach, to już szczególnie. Więc weszliśmy tak w słowo, w temat i wspomnieliśmy właśnie, że mamy Amstaffa Dragona. I gość właśnie mówi, że współczuje. Ja się pytam, czego pan współczuje? No, stereotypu i podejście ludzi, że to jest groźna rasa, że nie podchodź, bo zagryzie, bo tamto. No i wspólnie jednym głosem stwierdziliśmy, że nie ma groźnych psów, są tylko nieodpowiedni właściciele. Bo prosta zasada, jak się wychowa, tak się ma. Nie ma czegoś takiego, że pies dobrze wychowany, dobrze ułożony zrobi krzywdę dziecku, zrobi krzywdę nie wiadomo komu. To jest kwestia złego wychowania, no i nauczenia po prostu psa. Takie sytuacje się po prostu nie zdarzają. No i na zakończenie jeszcze ten pan tam właśnie mówi, że zajmuje się tymi pieskami. Tam oczywiście wrzuciliśmy tam mu coś do puszki. I mówi, że tym psom gotuje, żeby było trochę taniej. Te psy bardzo zadbane. Nie widziałem, żeby były jakoś zachudzone, wręcz przeciwnie. W bardzo dobrym stanie. Więc no ogólnie na duży plus, fajnie porozmawialiśmy sobie, szkoda, że Dragona nie było, to by nowych kolegów poznał. No ale tak jak mówiłem, za daleka droga, żeby go ciągnąć na 2 dni jeszcze, to by, żeby to było dłużej, to można, a na 2 dni to jest po prostu za długo. Po co ma się męczyć przez 7 godzin w drodze, 2 dni i 7 godzin z powrotem, tym bardziej, że on w samochodzie, jak się siedzi autostradą, to okej.
ale jak idziemy taką drogą krajówką normalną, no to powiem wam szczerze, że to jest pisk, widać, że nie siedzi mu ta droga. Oczywiście pamiętajcie, woreczek, kubka, żeby posprzątać, więc nie braliśmy go ze sobą. Także na zakończenie życzę wam wszystkim jeszcze miłego końcóweczka tej majóweczki, pięknej pogody. Później jakiś filmik może z plenerku albo zdjęcia na pewno, że trzymajcie się. Myślę, w najbliższych dniach już filmiki tematyczne powrócą. Więc trzymajcie się jeszcze raz, pozdrawiamy serdecznie.